Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Operacja Styl. Cześć, dobry wieczór, witajcie. Minęła właśnie godzina 18. Ja nazywam się Anna Rasiewicz-Żegała i zapraszam Was razem z Magdą i z Agnieszką do wysłuchania naszej audycji na żywo. Będziemy poruszać tematy ważne, istotne, obywatelskie, które dotyczą nas wszystkich. Zostańcie z nami i jesteśmy w redakcji Operacja Styl z naszymi gośćmi. Cześć. Dzień dobry. Dziewczyny, dzisiaj będziemy mówić o generacji zmian. Czym jest ten projekt? Jakbyście nam mogły nas wprowadzić? Jasne. Nasz projekt Generacja Zmian realizujemy w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Jest to projekt skierowany właśnie do młodzieży, przede wszystkim takiej licealnej w naszym wieku, który ma zachęcać młodzież do takiego tworzenia obywatelskiego społeczeństwa i do też angażowania się do wszystkich inicjatyw, które tak naprawdę są w większości na ich wyciągnięcie ręki, ale niekoniecznie o nich wiedzą lub niekoniecznie też mają jeszcze odwagę, żeby takie rzeczy się podjąć. Dobrze. Czy dzisiaj będziemy też również mówić o inicjatywach, które wy zaczynacie od samego początku, czy to będą inicjatywy, które już istnieją, ale chcecie o nich mówić szerzej? W większości to, o czym mówimy, to są rzeczy, które już po prostu istnieją. To jest to jakieś organizacje, fundacje, stowarzyszenia czy inicjatywy, w które my się już angażujemy. My o tym usłyszeliśmy, nam też bardzo ktoś po prostu o tym powiedział, nam się to spodobało i chcemy po prostu mówić o tym dalej, szerzej, bo niekoniecznie to zawsze jest tak szeroko znane. Kogo dzisiaj będziemy zachęcać do takich inicjatyw? Naszych rówieśników, myślę. Znaczy głównie, bo tak naprawdę nasz projekt jest skierowany do każdego. Mimo tego, że tak na początku planowaliśmy, żeby chodziło o młodzież, ale uważam, że jakby angażowanie się w takie życie społeczne nie ma wieku, nie ma płci. Każdego. Dziewczyny, jak to wygląda w praktyce, skoro bez teorii posługujecie się, jak wasz projekt rozrósł się poprzez właśnie praktyczne działanie? Okej, przede wszystkim najważniejsze jest chyba, żeby mieć jakiś pomysł. Projekt też potrzebuje swojego kierownika czy lidera, który będzie jakby ciągnął tutaj całą grupę i w tym przypadku głównie przypominał o jakichś terminach, o tym, co jeszcze musimy zrobić i będzie jakby trzymał taką pieczę nad całym projektem. Tak naprawdę w ogóle realizowanie takiego projektu społecznego w ramach Olimpiady bardzo ułatwia jakby jak rozpocząć w ogóle coś takiego. Bo to też nie jest takie hop-siup od razu rzecz, którą można zrobić, jeśli się w ogóle chce robić jakąś większą taką inicjatywę. A my jakby korzystając z tego, co nam daje Olimpiada, czyli na przykład z mentora, którego otrzymujemy i do którego zawsze możemy napisać w przypadku jakichś wątpliwości. Mamy też jakby artykuły i też dla siebie takie quizy, które nas uczą organizowania różnych rzeczy. Też nawet takich, można by powiedzieć, błahych rzeczy, jak pisać maile i w jaki dzień, do kogo, żeby to zostało jakoś odebrane i wysłuchane. I takie rzeczy bardzo pomagają. Też może ten delikatny czynnik rywalizacji, bo też do wygrania są wilki na najlepszych projektów i tej jakby punktacji, którą jakby otrzymujemy za rzeczy, to za jakieś wzmianki medialne, tak naprawdę za wszystko, to tak bardzo motywuje do tego, żeby ten projekt robić. Ale to też nie jest najważniejsze, bo tak naprawdę najważniejsi są ci nasi beneficjenci. I jeśli my widzimy, że nasz projekt jakieś tam efekty daje, co też nie jest takie łatwe, żeby to dojrzeć. I zaraz do tego wrócimy właśnie, ale zatrzymajmy się na tych wilkach, bo czy tutaj grać się stricte tą nagrodę? Może nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą, czym są te wilki. Więc Złote Wilki chyba dostaje najlepszy projekt w Polsce za Olimpiadę, no właśnie za swój projekt. Podzielone jest kategoriami. Są złote, srebrne i brązowe. Brązowe dostaje się na tym szczeblu szkolnym, czyli jeżeli w szkole zarejestrowane są minimum dwa projekty, no bo to jest olimpiada, czyli jakby musimy być przypisane do jakiejś placówki. My jesteśmy zarejestrowani w krakowskiej piątce. W każdym razie, jeżeli w szkole zarejestrowane są minimum dwa projekty, to no i tam spełniają jakieś wymagania, czyli wiadomo, że ten projekt jest zakończony,
no to jeden z nich dostanie na pewno tego brązowego wilka. Srebrne są przyznawane chyba na szczeblu takim wojewódzkim, regionalnym, nie wiem dokładnie. W każdym razie najważniejsze są te złote. I o niego gracie. Znaczy przyznajemy, że nie był to jakby od początku nasz cel, bo też nasz projekt nie jest do końca taki medialny, chwytliwy, też nie jest bardzo taki mierzalny na tyle, żeby można było to tak ocenić. Jakby są wśród naszych znajomych są też różne bardzo ciekawe projekty. Też możemy w sumie o nich powiedzieć, bo są bardzo ciekawe, więc... Z kim rywalizujecie w takim razie? Od nas ze szkoły na pewno jest sukces po polsku. Dziewczyny organizują spotkania z ciekawymi ludźmi. W zeszłym tygodniu było z panem Robertem Makłowiczem na przykład. I one właśnie, jakby celem tego projektu jest pomoc młodym ludziom, żeby określili, jakby co chcą robić w życiu, więc ci ludzie opowiadają o swoim zawodzie. Są niezwolnieni z tolerancji, którzy prowadzą bloga i organizują spotkania właśnie o tolerancji. Czyli kategoria bliska waszej inicjatywie. Tak, w pewien sposób na pewno. Dzieciaki Ratujmy Zwierzaki, to jest program też dziewczyn chyba zarejestrowany w Piące, tak mi się wydaje. No i dziewczyny też organizują spotkania z dziećmi, których jakby na podstawie 5 gatunków zagrożonych zwierząt opowiadają ogólnie o zagrożeniach takich jakby o klęsce ekologicznej i tak dalej. I też z drugiego liceum, to akurat moi znajomi organizują 100 na start. I to jest akurat, myślę, taki bardzo dobry przykład takiego dosyć chwytliwego i medialnego tematu, bo też mieli okazję być i na antenie telewizyjnej. I oni starają się wydrukować 100 książeczek dla dzieci niewidzących, żeby miał do dyspozycji też jakby ilustracje w tych książeczkach, a nie tylko sam alfabet Braille'a, bo to też nie jest takie proste. No i jakby to jest taki temat, że ludzie się tym interesują i że to jest takie, no te książeczki będzie ich 100, nie? One kiedyś tam zostaną jakoś stworzone i to będzie takie łatwo dostrzegalne. A w przypadku naszego projektu to jest jakaś tam właśnie zmiana w czyimś może sposobie myślenia, czy jakieś otwarcie się na nowe rzeczy, czy jakieś dodanie komuś odwagi, czy po prostu zainteresowanie go wolontariatem, bardziej kulturą, czy na przykład tematem debat. Dobrze, prowadzicie bloga, to już udało mi się o was tyle dowiedzieć. Prowadzicie fanpage na Facebooku. Co na nim jest? Tam jest kilka kategorii. Jakbyście mogły to opisać i opowiedzieć naszym słuchaczom, co tam publikujecie i w jakim zakresie możemy tam znaleźć takie treści. Tak, przede wszystkim zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, to jest www.generacjazmian.pl. Czyli po prostu nazwa naszego projektu. I tam artykuły są podzielone na sekcje. Jest to sekcja wolontariatu, sekcja kultury, debat oksfordzkich, polityki młodzieżowej. Aktywizmu klimatycznego i... I tyle. Tak naprawdę jest jeszcze jakby zakładka trochę o nas, co my takiego robimy. I tam można właśnie stricte znaleźć te artykuły w tych różnych sekcjach, to co nas akurat zainteresuje. Ale też jakby Facebook jest naszym głównym narzędziem do jakby reklamowania tego, co się tam znajdzie, żeby ludzie o tym usłyszeli. I ja piszę akurat o wolontariacie. Wczoraj wszedł artykuł o inicjatywie ośmiorniczek dla wcześniaków. Na przykład to jest taki wolontariat trochę inny niż wszyscy znamy, bo polega na szydełkowaniu ośmiorniczek, takich maskotek, które wcześniaki, które się urodziły właśnie trochę za wcześnie, dostają do inkubatora i nie wyrywają kabli, tylko chwytają macki ośmiornicy. Tak, to jest bardzo ciekawy artykuł i ja pozwolę sobie wtrącić, bo czytam go dzisiaj przed naszą audycją i muszę przyznać, że bardzo poruszający, także polecam jeden z wielu tych artykułów o wolontariacie, motywujący i pokazujący taki rzeczywisty wpływ na to, co się dzieje, nawet już dla tych najmłodszych osób. Tak, myślę, że możemy powiedzieć trochę o nazwie w ogóle naszego projektu. Generacja zmian, to jest też nie przypadkowe. Tak, więc w każdym razie wspólnie wymyśliliśmy tą nazwę i bazuje ona na paru skojarzeniach, słowach, coś takiego. W każdym razie generacja zmian ma w sobie tą cząstkę generacja Z,
Tak naprawdę chodzi o pokolenie Z, czyli pokolenie osób urodzonych po roku 2000, czyli takich wychowanych właściwie w dobie internetu, którzy wychowali się w tej technologii, nie wyobrażają sobie bez niej życia. Czyli dla nas. No i chodzi o to, żeby zachęcić właśnie młodzież, osoby z tego pokolenia Z do generowania zmian. I generacja jest tutaj też w kontekście właśnie generowania, no i zmiany, wiadomo. No i sama nazwa mówi bardzo wiele o naszym projekcie, bo naszym takim największym celem jest mobilizacja młodzieży, jakby pokazanie ilości tych inicjatyw na naszej stronie i na naszych mediach społecznościowych staramy się wszystko zebrać i jakby te wszystkie lokalne projekty na terenie Krakowa, ale nie tylko. No i właśnie pokazać młodzieży, na co mogą się tak w mgnieniu oka zaangażować. No może nie w mgnieniu oka, ale mają to ułatwione właśnie dzięki temu, że to tak zgromadziliśmy. Czyli chcecie tak naprawdę stworzyć takie medium, z którego możemy korzystać i szukać inicjatyw, które są bliskie naszemu sercu, lokalizacji, zainteresowaniom. Tak jest wasz nadrzędny cel, tak. Czy chcecie też pokazać poprzez swoją postawę, bo przypuszczam, że to też ma wielkie znaczenie, co was interesuje i co chcecie tak naprawdę promować? Tak, jakby wszystko zaczęło się od nas. Ja mogę przynajmniej o sobie powiedzieć, że jeszcze zanim poszłam do liceum, to raczej byłam trochę taką aktywną osobą, też jestem harcerką, ale to nie było w żaden sposób jakoś tak ukierunkowane, ani też skonkretyzowane, a w momencie, kiedy poszłam do liceum, poznałam tak jak w sumie dużo osób, naszą kierowniczkę całego projektu, czyli Kasię Kubik, która myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że jakby jest aktywistką. Tutaj Kasi też bardzo zależy, żebyśmy w tym naszym projekcie odczarowywali słowo aktywizm, żeby to naprawdę nie, ludzie nie postrzegali tego jak takie wielkie słowo, jako coś niesamowitego, co trzeba robić. Bo ja przyznaję, że też często jak na początku poznawałam ludzi, którzy robią jakoś dużo i tutaj gdzieś biegną, tu pomagają tym, tutaj tamtym, to mnie to jakby bardzo przerastało i widziałam, że ci ludzie muszą być naprawdę niesamowici. I są niesamowici, ale są tacy sami jak każdy z nas. I to jest tylko kwestia troszeczkę zebrania się w sobie. I właśnie bardzo często taka osoba, którą poznamy, która gdzieś nas tam zaangażuje, w coś nas wciśnie, czy po prostu gdzieś pójdzie z nami na jakieś spotkanie wolontariackie, czy jakiejś fundacji, która się otwiera, czy jakiegoś stowarzyszenia, to jakby jest bardzo duże ułatwienie, ale też zdajemy sobie sprawę, że nie każdy kogoś takiego ma. I szczególnie jeszcze jak my mieszkamy w dużym mieście, tak naprawdę szkołę mamy w samym centrum Krakowa i szkoła jest duża, to takich informacji też w ogóle mamy bardzo dużo, ale też po samych swoich znajomych widzę, że oni też już się gubią, że a też jakieś to ich tam interesuje, ale nie mają takiego jednego miejsca, w którym by mogli siąść i zobaczyć, że to jest to, to i to. Właśnie to jest nasz taki główny cel, żeby takie medium, gdzie skąd oni będą mogli po prostu korzystać, stworzyć i żeby ułatwić po prostu to takie szukanie i skupiać się też trochę na takiej edukacji pozaszkolnej, żeby szukać dla siebie takich inicjatyw i właśnie to może być jakieś zajęcia takie pozaszkolne, czy właśnie tutaj debaty, czy zorganizowanie nawet takiego projektu, czy angażowanie się gdzieś. I takie dbanie też samemu o swój rozwój, żeby to też dla nas było ważne, żeby nie podchodzić do czegoś takiego, że ja idę do tej szkoły, siedzę w niej 8 godzin i na tym to się kończy.